Dzień dobry. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejsze wspólne malowanie. Malowanie bardzo ciekawego tematu. Jeszcze o tym nie mówiliśmy i ten pomysł podsunęła nam Antosia, którą serdecznie pozdrawiamy. Pytanie dotyczyło tego, jak namalować martwą naturę z pejzażem widzianym przez okno. Jak skomponować taką własną martwą naturę, pokażemy Wam właśnie dzisiaj. Jak zakomponować własny obraz? Mając na przykład kilka zdjęć lub owoc, który macie w domu, ale na przykład brakuje Wam jakiegoś elementu, na przykład widoku za oknem, który chcielibyśmy namalować. Możemy to zrobić, da się to zrobić i dzisiaj pokażemy Wam, jak to robić. Jak tworzyć własne kompozycje, także wykorzystując trochę rysunku, trochę malarstwa z wyobraźni, ale korzystając na przykład z tego, co mamy, albo z fotografii. Zaczniemy od szkicu i pokażę Wam, jak taki szkic zrobić. A za chwileczkę z Darią będziemy malować wspólnie z Wami farbami akrylowymi. To, co dzisiaj będzie nam potrzebne, to podobrazie. My mamy podobrazie A3 na płycie wiśniowej, oklejone płótnem. Wygodne, bo płaskie, można je przechowywać łatwiej niż podobrazia na krosnach, na blejtramie. Mamy szkicownik, przyda się szkicownik. Wam też się przyda, zachęcamy Was do szkiców także, ponieważ przy takim temacie, który komponujemy z kilku składników, dobrze najpierw wykonać sobie szkic lub kilka szkiców, żeby zaplanować kompozycję, prawda? Tak, no, przetestować kilka wersji. Otóż to, szkicowanie na początku przed malowaniem w ogóle jest bardzo dobre, bo testujemy, sprawdzamy. Nawet mały szkic malarski jest świetnym pomysłem. Możemy przetestować na przykład kolorystykę naszego obrazu. Temat, który będziemy malować dzisiaj. Witamy raz jeszcze wszystkich, którzy dołączają do transmisji. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat, który będziemy dzisiaj malować, będzie obrazem komponowanym z kilku składników. Z pejzażu, który tutaj przygotowałem, wydrukowałem. Taki ciepły, południowy pejzaż. Myślę, że przyda się idealnie przy dzisiejszej pogodzie w Polsce w każdym razie. Ananas, który będzie drugim elementem naszego obrazu. I okno, parapet okna, który wymyślimy sobie. Pokażemy Wam, jak wymyślać jakiś fragment, jak zaplanować światło na takim fragmencie. To będzie ananas, być może jeszcze z jakimś owocem leżący na parapecie okna i za tym oknem będzie widok takiego południowego miasteczka. I z tych kilku elementów plus naszej wyobraźni, tak jest, stworzymy obraz. Zaczniemy od szkicu. Pokażemy Wam, jak taki szkic rysunkowy i króciutki szkic malarski zrobić. Tak. Na tym etapie rozstrzygniemy już, czy to będzie pion, czy poziom. Tak. To takie pierwsze pytanie. Tak. Używać będziemy dzisiaj, z racji tego, że to tydzień jest firmą Winsor & Newton, farb akrylowych Winsor & Newton. Już je pokażemy, może w ręce pokażę, bo to są farby akrylowe, seria Galeria Acrylic. Dobre farby, tutaj mamy próbki trzech podstawowych kolorów, myślę, że można troszkę wyżej, kolory pomarańcz i żółcień neapolitańska, która dzisiaj będzie świetna i na pewno się przyda. Wypróbujemy dla Was te farby akrylowe. My już je trochę znamy i używamy ich, jak widzicie, bardzo je lubimy. Ale zacznijmy od szkicu. Możemy zerknąć na jakieś komentarze i pytania. Śmiało dzisiaj pytajcie, bo dzisiejsze zajęcia są po to, żebyście mogli nas pytać i dowiedzieć się wszystkiego, co chcecie na temat malarstwa. Tak, dzisiaj takie nietypowe zajęcia malarskie. Zazwyczaj piątki były z tuszem, ale od czasu do czasu będziemy po prostu piątki czynić zajęciami w technikach mieszanych. Proponuję, żebyśmy zrobili następująco. Rozrysujmy sobie prostokątny, poziomy kadr.
Zaraz zobaczymy, czy nasza kompozycja będzie lepsza w poziomie, czy w pionie. No musimy od czegoś zacząć. Mamy tutaj obok zdjęcie dachów. Dachów, które będą nas, które będą naszym tłem. Tłem widocznym przez okno. Tak one wyglądają. Oczywiście możemy je sobie zupełnie swobodnie potraktować, ponieważ dzisiaj w dużej mierze rysujemy z wyobraźni. Ja na przykład opuszczę troszeczkę ich poziom w dół, tak żeby zmieściło się tutaj trochę niebieskiego nieba. Tutaj pigment, który próbowałem wczoraj, niech on sobie tutaj gdzieś w narożniku leży, nie będzie nam przeszkadzał, a jakby przeszkadzał, to zacznę na nowej kartce. Może tak będzie czyściej, może tak będzie lepiej widać. Raz jeszcze, poziomy format. Dach pierwszy. Powiedzmy, że to będzie ten dach. Gdzieś tam drugi. Jesteśmy ciekawi, czy takie tematy właśnie jak rysowanie z wyobraźni, czy rysowanie częściowo z wyobraźni, a częściowo z inspiracji zdjęciem wam się spodobają, dajcie znać. No i teraz tak, mamy pejzaż już wstępnie naszkicowany. To, co bardzo, bardzo ogólnie, tu na razie niepotrzebne nam są detale, możemy jakiś kominek dodać. Niech sobie tam gdzieś będzie kilka kominów. Ja chyba zmienię kredkę na ołówek na kredkę, bo ta się błyszczy, ołówek się błyszczy, a kredka będziecie lepiej widzieć. Ale widać całkiem dobrze. Tak? Dobrze, że się nie błyszczy. Tak, także możesz to kontrolować ołówkiem. A dobra. Dobrze, na etapie szkicu to nam wystarczy. I teraz tak, wiemy, że chcemy jeszcze mieć ananas. I co z tym ananasem? No właśnie, zaraz się może okazać, że będziemy musieli zmienić format, żeby się wszystko lepiej pomieściło. Wiemy, że chcemy mieć parapet okna. Powiedzmy więc, że tutaj będzie nasz parapet okna. Gdzieś się zaczynał, tak żeby było widać trochę pejzażu za oknem. Powiedzmy, że żeby okno było czytelniejsze, dodamy sobie jeszcze ramę okienną, na przykład gdzieś tutaj. No i nasz ananas. No zaraz zobaczymy, czy z tej strony, czy z drugiej. Tak myślę, że bardziej z prawej chyba. Z prawej. Też tak myślę. Będzie się równoważył. Taki lekko przechylony. Tak, będzie się równoważył z tą ramą okienną. Ale najlepiej zrobić kilka nawet takich małych rysunków, potestować wersję. Wtedy łatwiej zobaczyć, która jest najciekawsza. Myślę, że możemy dodać jeszcze jakieś owocki mniejsze, na przykład mandarynki czy pomarańcze gdzieś tutaj obok naszego ananasa. No i krawędź parapetu. No i teraz już powoli widzę, że raczej w pionie będzie się lepiej nasza martwa natura komponować. Możemy jeszcze, o, mam pomysł, dodamy sobie tutaj, żeby było ciekawie, jakąś na przykład białą zwisającą lekko serwetę, szmatkę, draperię, coś takiego. Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, mamy szkic, który
Myślę, że jest dobrym materiałem, żeby go teraz rozwinąć. Już Wam pokażemy, co z takim szkicem w dalszej kolejności można zrobić. Możecie szkicować z nami, oczywiście. I na przykład na szkicu Waszym nanieść jakieś kolory Wasze, takie jak będziecie chcieli w Waszej wersji. To, co proponujemy zrobić teraz, to podmalować szybciutko i króciutko ten szkic, choćby światłem. Ustalimy sobie, jak będzie rozchodziło się światło, co będzie jasne, co będzie ciemne. Zobaczymy jeszcze, czy wszystko dobrze się sprawdzi. Myślę, że tak, na pewno dachy za oknem, używam samej bieli w tej chwili, dachy za oknem będą jasne. Kominy zrobimy sobie jasne. Niebo, myślę, że niebo możemy już podbarwić sobie kolorem. Daria, czy chcesz tutaj zacząć szkic malarski? Tak, już. Mam farbę. Wiesz, nawet myślę, że to, co teraz robisz, jest bardzo ciekawe, czyli taki szkic walorowy, jasno-ciemno, może... To tak, zróbmy taki walorowy. Go nawet, czy zrobić go bardziej teraz taki biało-czarny. Dobra, dobra. Bo to też nam pomoże, gdyby w zobaczeniu, jak te akcenty się rozkładają. I co chcemy pokazać, tak? Bo tu mamy teraz tak. Dużo pytań. Czy podkazujemy nasz ananas pod światło, czyli jego liście będą ciemne? Tak. Czy jednak zakładamy, że w pokoju też jest jakieś światło, które go rozświetli? Jak ja myślę, że wykorzystamy głównie światło zza okna. Mm-hmm. Pokażemy światło... Tutaj się tak, pojawia takie... Tutaj. Pokażemy światło padające z lewej strony. Projektujemy sobie w tej chwili światło w obrazie. To jest bardzo cenna umiejętność. Tak, to ono się gdzieś tutaj na tych owockach też tak delikatnie pojawi. Dam Ci też troszkę szarości i czerni. Będziesz mogła zmieszać sobie jakieś jeszcze odcienie pośrednie. Myślę, że tak, że na pewno mocne światło będzie wpadało przez okno, ale jeszcze rama okna. Może przyciemnimy ramę okna w tej chwili. Tak, zdecydowanie. Ona będzie tutaj jednym z ciemniejszych tutaj elementów. Chyba, prawda? Tak. I cień od ananasa będzie również ciemny. Tak, nawet sam ananas z tej strony będzie taki zdecydowanie. Tak, częściowo wykorzystamy kolor papieru, bo on akurat jest bardzo ananasowy. Mieszamy tutaj sobie szarości, już pokazuję, o właśnie, jak to się dzieje. Myślę, że może nawet. Jeszcze ciemniejsza. Może minimalnie jeszcze ciemniejsza. Niech to będzie rzeczywiście najciemniejszy element naszego obrazu. Tak, jest jakby na styku światła, więc tak, to rzeczywiście krawędź będzie tutaj. I ten jasny dach bardzo fajnie sobie zrównoważymy światłem tutaj po prawej stronie. Światłem na tej serwetce, światłem na ananasie. Te kontrasty tutaj też wyjdą takie tak. Mocne. Tak. No zobaczcie, że ten szkic już nabiera charakteru, już nabiera trochę rumieńców. I o to właśnie chodzi. Tak, to można się też pobawić światłami odbitymi, żeby troszeczkę tego światła się odbija od ananasa i tu delikatnie też nam rozjaśni. Myślę, że też głównie od tej serwetki, którą bym za chwilkę rozjaśnił. Tutaj masz już wodę i szmatkę, może sobie z tej strony. Tak, ciemna farba z pędzla. Światło będzie padało z tej strony, z lewego górnego rogu przez okno. Padnie gdzieś tutaj na tę białą serwetkę i plama białego światła, która się tutaj pojawi, świetnie zrównoważy biały dach. Proszę, może chcesz. A dobra, to ja już jestem z tej strony, to się tym zajmę. I teraz tak, wpuszczamy sobie tutaj światło. Zostawimy od razu cienie od tych owocków, które sobie tutaj wymyśleliśmy.
To takie rzeźbienie w sumie światłem i cieniem. Tak. Gdzieś tu pojawi się jeszcze pasek światła. A najlepiej to zrobić jednym pociągnięciem zamiast dziubać. Ta część tej serwetki będzie już w takim pośrednim świetle. Ona już będzie nie w bezpośrednim świetle słonecznym, więc ja od razu pokażę, że ona tu będzie trochę ciemniejsza. Zaraz jak wyschnie, to powinno to się pojawić. Ewentualnie ją potraktuję troszeczkę szarością. Taki walorowy rysunek, on pomaga nam jakby zrównoważyć ciężar poszczególnych elementów obrazu. Wtedy widzimy, co mogłoby być przytłaczające lub co lata nam w powietrzu i gdzieś przydałby się większy kontrast. Kiedy rysujemy z natury, to w naturalny sposób próbujemy stworzyć też z wszystkich elementów taką kompozycję, a kiedy wymyślamy ją sami, mamy tutaj naprawdę duże pola do działania, do tego, aby zrobić to tak, aby wyglądało to naprawdę ciekawie. Tak, żeby wyglądało to dobrze. Tak, używamy akryli. Dzisiaj używamy akryli Winsor Newton. Galeria. No i tak, myślę, że ten ciemny cień pod parapetem po prostu taki ciemny zostanie. Daria, czy ty uważasz, że on za bardzo tutaj ciąży, że coś... Myślę, że on dobrze równoważy ramę okna, bo ona wcześniej była taka jakby... Nie miała podstawy troszkę, ten dół był zbyt lekki. Dodajmy sobie cienie od owoców. Lekkie również. Pani Patrycji podoba się pędzel. Pędzel to akurat pędzel renesans, ale pędzel Winsor Newton też mamy. Zaraz je dobędziemy. Złapałem akurat pierwszy pędzel, który miałem pod ręką. O, pani Oliwia też szkicuje projekt nowego obrazu. Doskonale. Dodamy jeszcze sobie takie bliki światła na ramię okna. O, tam. Zobaczcie, jak teraz widać, jak to wszystko zaczyna grać, układać się. Ponieważ tutaj będziemy mieli ciemne liście ananasa, już je pokażę, to wskazane i bardzo dobre będzie za tymi ciemnymi liśćmi rozjaśnić ścianę budynku za oknem. I już się zaczyna robić przestrzeń, jakby to wnętrze było gdzieś przed naszymi oczami. Tak. No i to jest właśnie magia malarstwa. Och, dziękujemy za takie miłe słowa pani Patrycji i pani Julii. Jakież to miłe słowa dostaliśmy. Najlepsze zajęcia na świecie. O, no to są zdecydowanie bardzo miłe słowa. Bardzo dziękujemy. No i myślę, że mamy właściwie gotowy szkic. Rozkład świateł jest na tyle zrównoważony, na ile byśmy chcieli. Mamy ten biały poziom na stole, który po przekątnej, bo to jest zawsze najlepszy sposób równoważenia z tym dachem u góry, sobie dobrze koresponduje. Mamy znowuż po przekątnej ananasa, który jest przeciwwagą dla ramy okna, dla tego pionu. Widzicie, jest właściwie cała kompozycja, zobaczcie, rozgrywa się po przekątnej. To jest bardzo dobre. To jest dobry układ kompozycyjny. Czyli zdecydowaliśmy pion, taki właśnie układ elementów. I tutaj dzisiaj kłaniają się nam te wszystkie lekcje z ostatnich kilku tygodni, trzech tygodni, czyli uproszczenie, czyli szkic walorowy, który robiliśmy przy akwareli. Przy akrylu również można go robić, bo dowiadujemy się wtedy, jakie odcienie mamy, jak rozkłada się światło, jak rozkłada się walor w naszej pracy, co z czym powinniśmy połączyć, bo jeszcze raz powtórzę, bo tego to zawsze warto powtarzać. Czy rysujemy, czy malujemy, każda technika lubi łączenie plam, tak jak tutaj na przykład teraz łączę te jasne dachy ze sobą, w taką jedną przepływającą gdzieś plamę. Tak jak łączę tutaj światło na serwetce z tym światłem, które gdzieś tam z drugiej strony wychodzi, tak jak łączą się ciemne plamy, na przykład ramy okiennej owoców. Oczywiście nie zawsze da się wszystko połączyć ze wszystkim, ale takie połączenie daje
pewną solidność konstrukcji taką. Buduje przestrzeń, tak. Daje też uproszczenie. Ono działa na wiele różnych sposobów i po prostu warto z niego korzystać. Wiesz, ja mam taką propozycję. Tak. To tak ciekawie wygląda w tej wersji, że zostawiłabym to i nie wiem, czy na takim samym formacie nie spróbować teraz wejść kolorem. Za tym co jeszcze jednak na płótnie. To może być też ciekawy pomysł, albo możemy na białej kartce, ale jakby żeby łatwiej było zobaczyć, że rzeczywiście te relacje kolorystyczne, jeśli chodzi o walor, tutaj się przenoszą. Możemy tak zrobić, możemy wziąć troszkę mniejszy format, czyli A4, bo tutaj mamy pod obrazie A3. Myślę, że to będzie lepsze porównanie rzeczywiście. Idę po gruby papier zatem. Świetnie. Mam tutaj gruby papier do farb. Przygotujemy miejsce, bo wtedy będziemy mogli obie prace mieć w kadrze. Dziękujemy Pani Mario znowu za miłe słowa. Mam gruby papier do farb akrylowych. To jest papier ponad 400 gram gramatura, więc jest solidny. Ale i tak jeszcze przykleimy go sobie taśmą po obwodzie. Jak widzicie, takie projektowanie obrazu na mniejszym formacie, zwłaszcza na brązowym papierze. Polecamy Wam bardzo szary lub brązowy papier, ponieważ na nim od razu mamy ten walor pośredni. Czyli dodajemy biele, dodajemy tony ciemniejsze, a kolor papieru od razu zastępuje nam te pośrednie. To jest metoda, którą bardzo, bardzo lubimy i polecamy Wam z niej korzystać, kiedy szkicujecie, nie tylko kiedy projektujecie, kiedy planujecie obraz, ale także kiedy robicie gotowy obraz lub rysunek. Szary papier jest bardzo dobry. No teraz akurat będziemy mieli, chociaż właściwie może mam gdzieś szarą tekturkę. Może nie będę już mieszał. Zrobimy najwyżej podmalówkę. Zrobimy szarą podmalówkę, żeby pokazać Wam, że można sobie też zagruntować papier na kolor, który chcemy mieć. Odsunę troszeczkę. To co, może zaczniemy od takiego przeniesienia szkicu? Tak, troszeczkę zmodyfikujemy jeszcze jego proporcje, bo on jest trochę bardziej kwadratowy. Proponuję dodać może odrobinkę od góry. Pamiętajcie, żeby format się zgadzał, czyli dodamy sobie tutaj troszkę nieba. Zawsze możemy po prostu potem przyciąć ten format. Też można. Nie zaginałabym. Proszę? Nie zaginałabym papieru. No nie zaginam, tylko on się zmarszczył i chcę go wyrównać, żeby... O! Ja może przeniosę go węglem. Dobrze. Najważniejszą linią tak naprawdę będzie ten podział ramy okna i proponuję zrobić go w złotym podziale, czyli trochę poniżej połowy, gdzieś tutaj mniej więcej. Plus jeszcze grubość tej ramy. O, w ten sposób. Szukałem jeszcze grubości w tym miejscu.
Może tyle. Tu już będzie się zaczynał pióropusz ananasa, jego liście. Może troszeczkę powiększę ananas. Teraz to wszystko jeszcze możemy robić. Wszystko jest w naszych rękach i z możliwością zmodyfikowania. Schowam tę pomarańcz trochę za ananasem. Będzie dzięki temu widać lepiej przestrzeń. Tu gdzieś kolejna, tam gdzieś kolejna. Raczej nieregularnie rozmieszczamy obiekty, czyli tu mandarynka, tam pomarańcza. No i też pokażę, że mandarynka troszeczkę zasłania pomarańcze. Proponuję, żebyśmy za chwilę, jak jeszcze naszkicujemy sobie, gdy już naszkicujemy sobie budynki za oknem, żebyśmy zaczęli malować właśnie z uwzględnieniem rozkładu cienia i światła, które sobie tam przed chwileczką zaprojektowaliśmy. Możemy dodać tam jeszcze jakieś okienko w budynku za naszym oknem. Takie rytmy mogą tutaj dobrze zrobić. I bardzo gorąco polecamy Wam wiele swobody. Czujcie się tak samo, jak kiedy szkicowaliście ten mały szkic, bo zawsze, kiedy zaczynamy się spinać trochę bardziej, robiąc tę właściwą pracę, to tracimy tą energię, tracimy tą świeżość. Ja jeszcze przypomnę, bo już kiedyś rysowaliśmy ananasa, jak układają się te łuski na ananasie. Zresztą mamy tutaj zdjęcie, możemy sobie podglądać. Dlatego właśnie można sobie takie pomoce fotograficzne podrukować i mieć je pod ręką. Zresztą przyda nam się ten ananas, kiedy będziemy go za chwilę malować kolorem. Łuski na ananasie układają się w taki sposób na krzyż. One tak naprawdę spiralnie otaczają ananasa, ale wystarczy, że zrobimy z lekkim łukiem, czyli w ten sposób, pod kątem mniej więcej 45 stopni jedną warstwę. Później zrobimy drugą warstwę, znowuż pod kątem 45 stopni, tylko wypukłą i mniej więcej mamy rozplanowane łuski, w cudzysłowie łuski, tak ja to tak nazywam, na ananasie. Zresztą będziemy je malować farbą, więc to na razie aż tak bardzo nie jest ważne. Troszkę tych zagiętych, charakterystycznych listków u dołu też można pokazać. I jakiś strzelisty tam u góry, niech sobie też istnieje. Dobrze, to zacznijmy malować już teraz. Daria, oddaję Tobie... No tak, przede wszystkim... Pędzel grubszy? Może być nawet ten pędzel, ale chcę więcej kolorów teraz. Będziemy używać podstawowych kolorów,
dzisiaj, więc możecie też takie na swoją paletę wycisnąć. Jeżeli potrzebujecie jakichś innych, oczywiście też się przydadzą. Mogą się przydać. Oczywiście Pani Magdo, to jest dobra propozycja, żeby taki temat zrobić inną techniką, na przykład ołówkiem. No bardzo lubię ten szkic. Przypuszczam, że on będzie lepszy niż obraz. Przez swoją prostotę i bezstresowość powstawania. I teraz tak, Daria, żeby było czytelne dla Państwa przed ekranami, co robimy i w jakiej kolejności, postaramy się... To oddam sobie paletę. Postaramy się trzymać w ryzach nasze działania. Ja bym zaczął... Daria, może od czego Ty byś zaczęła? Bo ja się już wczuwam. No cóż, może niebo. Myślę, że tak, że tutaj przede wszystkim te jaśniejsze niebo elementy, i budynki. To nam troszkę wytnie, tak, już ananasa. Ponieważ mamy biały papier, no to nie będziemy zaczynać od jasnych budynków, tylko może zaczniemy od nieba. Tak, to pokażę, co, co mieszamy z czym. Mieszać, tak. Oczywiście dobrze się przy tym bawimy. Tak. Oj, trochę może uważaj, bo zaraz zjedzie z nieba. Musimy troszkę żółtego, jeszcze troszkę... I troszkę złamiemy tutaj magentą. A teraz mieszasz kolor czego? Budynków. Budynków, tak, okay. Budynków, żeby był taki... Tak. Na razie potraktujemy je... Tak, w zasadzie jedną... tam już planowałem niebo. Okej. Okay. A to się zamaluje. No to... Jasne. Na razie potraktujemy je jedną plamą. Żeby je połączyć, żeby zrobić taką podmalówkę. I zobaczycie, podobnie jak na tym szkicu, że w dużej mierze ten jeden kolor tam wystarczy. Będziemy go tylko gdzieniegdzie łamać. Tak, nawet możemy okna. Po węglu dokładnie, przejechać. Nawet po węglu, po oknach możemy na razie przejechać. Ten dach też, czy chcesz go jakoś inaczej zaznaczyć? Wiesz co, jego możemy troszeczkę bardziej... jego możemy troszeczkę... właśnie... No, właśnie nie wiem, jaką masz tu koncepcję. A zastanawiam się. Żeby był jasny, czy raczej go złamiemy? Wiesz co, może zróbmy taki dachówkowy jednak. Czyli troszeczkę go... troszeczkę go... przyciemnimy, ale tak, żeby był taki pomarańczowo... terakotowy, jak to we Florencji na przykład. Albo gdzieś w ciepłym. Na razie coś takiego. Na razie coś takiego. Ponieważ to jest w zasadzie trzeci plan, to nie będziemy tam szaleć z bardzo intensywnym kolorem, ponieważ wyszedłby nam do przodu zbyt mocno. Muszę delikatnie jakoś jeszcze też zaznaczyć. I widzę, że pracujesz takimi plamkami. To nie są płaskie powierzchnie, tylko raczej tak, z życiem. Tak, żeby na razie było takie rozdygotane, żeby to światło gdzieś jakby migotało na... tych powierzchni, żeby one nie wyszły płaskie. A to bardzo ciekawe. Aby ten... Nawet tak szkicowo malując, już delikatnie zaznaczyć, to, że tam dzieje się troszkę więcej niż tylko jedna gładko założona plama koloru. Teraz delikatnie sobie złamiemy to biel przy niebie. Ja myślę, że niebo może być takie, wiesz, ciemniejsze, południowe nawet. Bo ono dobrze będzie kontrastowało z budynkami. Może tak, na razie założę takie jaśniejsze, żeby też tak stopniowo po prostu wchodzić. Tym bardziej, że zaraz wprowadzimy ciemne fragmenty. Ramy, i żeby na razie mieć ten kontrast, co jest jasne ewidentnie, a co jest ciemne. Zwłaszcza kiedy pracujemy po części z wyobraźni, no to ważne jest, żebyśmy sprawdzali, żebyśmy próbowali różnych rozwiązań. Nie mamy tutaj od razu gotowego pomysłu. Tak? Jakieś pytania? Ja będę odpowiadał. Nie wiem, czy właśnie może chwilkę zwolnimy? Tak, zwolnimy chwileczkę. Troszeczkę zwolnimy, troszeczkę. Damy Państwu czas na malowanie. My przemyślimy jeszcze teraz, co
co w następnym kroku. Także spokojnie malujcie, nie chcemy nikogo stresować. Myślę, że teraz można by się zająć wnętrzem, czyli właśnie rama, okna. Rama. Ta serwetka będzie tutaj kluczowa, bo tak. Ona jest tym elementem łączącym te dwa światy. Jasność tak. Za oknem i wnętrze. No zdecydowanie. No niewykluczone, że rzeczywiście później to dach zostawimy jaśniejszy, a trochę przyciemnimy tutaj tę ścianę budynku w cieniu, żeby mieć bardziej ten układ światła, który jest na szkicu. Ale to zaraz wszystko się okaże. Tak. Ale to myślę, że tak stopniowo. Dopiero jak będziemy mieć już ananas, owoce. Wiesz co? Tutaj dodać. Tu jeszcze dodać, myślę, że może tej żółciny neapolitańskiej Windsora, którą mamy. Ona jest. Tak, bardzo tutaj lubię ten kolor. Idealna. Polecamy Wam ten kolor, żółcień neapolitańska. To jest taka. Farba pełna słońca. Tak, zarzucony ugier, taki bardziej kremowy ugier, mieszanka ugru z bielą, z odrobinką czerwieni. Dobrze, to powoli. Czy chcesz zająć się ramą teraz? Mogę się zająć. Wiesz co, ten pędzel zostawmy sobie do jaśniejszych części. Polecamy Wam serdecznie korzystać z dwóch pędzli, mieć pędzel do jasnych tonów, drugi pędzel do ciemnych tonów. Nie trzeba wtedy tak bardzo dokładnie za każdym razem płukać pędzla. Rama okna. Ona powinna być raczej ciepła, ponieważ jest na pierwszym planie. Dlatego użyję magenty, tak. Trochę błękitu i oczywiście żółtego. Jeszcze więcej magenty. Myślę, że taki ciepły, trochę cedrowy kolor będzie tutaj dobry. Trochę wody. Ja bym dodała jeszcze troszkę magenty i cyjanu. Tak? Dobra. Tylko sobie wycisnę więcej. Ale to też można stopniowo właśnie. Może tak, zróbmy na razie taką podmalówkę, jak już mam to na pędzlu. Pani Magda mówi, że takie szkice w poniedziałek by chciała. O, ale ołówkiem zapewne. Poniedziałki ołówkowe. Ale bardzo chętnie. Tak, ołówkiem. Tutaj czytam wcześniejszy fragment. To jest bardzo ciekawe obserwować, jak buduje się przestrzeń, kiedy dodajemy te kolejne elementy. I obserwujcie, jak zmienia się Wasz obraz, bo to jest malowanie, to jest przede wszystkim nauka. Z każdym obrazem uczymy się czegoś nowego, obserwując, co dzieje się, kiedy robimy to, a co dzieje się, kiedy robimy coś innego. Jak nasze pomysły przekładają się na obraz. Ja rzeczywiście dodaję troszeczkę magenty z cyjanem, tak jak sugerowałaś. I zwróćcie uwagę, nie robię tego zupełnie na gładko teraz, tylko... Ja pokażę taki mój trik trochę. No właśnie. Ja czasami z palety odrywam sobie takie kawałki zaschniętej już farby akrylowej. I jak nie jestem pewna, jakiego koloru użyć, to po prostu sobie przykładam do danego miejsca w obrazie. I wtedy jakby mogę zobaczyć nawet już z teksturą farby. Tak. To czasami naprawdę bardzo pomaga, szczególnie jeśli chodzi o jakieś takie akcenty kolorystyczne. Daria, ja myślę, żeby tą ramę jednak trochę rozjaśnić, bo tak, ona jest trochę za ciężka. Ona jest za ciężka. Świetnie to... Jedno pociągnięcie, słuchajcie, zawsze jest najlepsze.
bo ta rama łapie troszkę światła odbitego od parapetu. Najciemniejszym fragmentem będzie ta przestrzeń pod parapetem, natomiast rama odbija światło, jest oświetlona światłem odbitym od ananasa, od tej serwetki, która sobie tutaj leży. I zobaczcie, ja wprowadzam pojedyncze pociągnięcia nie do końca rozmieszaną na pędzlu farbą. Mam pędzel w takim stanie, tutaj jest trochę różnych farb. Właściwie do tej, którą miałem, dołożyłem troszeczkę żółcieni neapolitańskiej i to wystarczyło. Pogrubię tylko troszeczkę okno z tej strony. Może jeszcze minimalnie z tej. Trochę się skrzywiło. Myślę, że o parapecie jasnym, czy... Myślę, że on powinien być jasny i ciepły, bo jest na pierwszym planie, jest oświetlony mocnym światłem. Powinien być chyba trochę ciemniejszy niż jednak ta ściana budynku za oknem, bo ona... Żeby być tak lekko bardziej szarawy, możemy go lekko taki... ochłodzić. To proszę, parapet tobie oddam. Ja tu będę trzymał paletę. Może wezmę sobie inny pędzel, tak. Bo teraz też ten kolor mnie zabarwił od razu. Biel. Mieszamy kolor parapetu teraz. Troszkę, to był cyjan, czy? Tak, troszeczkę cyjanu. Trochę cyjanu. Trochę brązu, który nam tutaj został z parapetu. Tak naprawdę nawet czerni możemy użyć. A tu jeszcze dodać czysty świeżo. Trochę żółcieni neapolitańskiej, czy ugru możecie użyć. Tak, ogólnie taka jasna szarość, podobnie jak taki ciemny kolor, zmieszany właściwie z tych trzech podstawowych, tylko z dużą ilością bieli. Bieli. Zobaczmy. Myślę, że tak, że to jest to, o co mi chodziło. Możesz troszeczkę rozsunąć paletę. Na razie naniosę ten kolor na większość parapetu. A zaraz będziemy mogli jeszcze przy samej serwetce podziałać. Też myślę, że też delikatnie gdzieś już tym kolorem wyjdę na ananas. Musimy się zastanowić jeszcze nad kolorem serwety. Wydaje mi się, że to do tej kolorystyki, która nam powstaje, to by pasowało coś takiego lekko żółtego na to. Taka cieplejsza serweta będzie dobrze nawiązywać do tego budynku za oknem. Możemy jeszcze zobaczyć, czy tego koloru jakby w zagięciu nie zgasić, bo... Tak, na pewno. Na pewno go zgasimy trochę. Właśnie, jakby nie łapie już tyle światła. Ja myślę, że nawet jeszcze go można zgasić, bo chciałbym pokazać jednak... Większy kontrast. Tak. Myślę, że ciepła, tylko że ciemniejsza. To zaraz najprawdopodobniej wyjdzie samo w trakcie pracy. I proponuję, teraz, żebyśmy tak, dodali ta ciemny część, dół. Tak. Myślę, że taka może być lekko fioletowawa. Dobrze, damy chwilkę czasu Państwu. Ładnie też z tymi żółciami będą korespondować takie zielenie omszałe trochę, tak bym to określiła. Tak. Joasia pisze, że jest pełna podziwu dla tego, jak operujesz pędzlem.
Pozdrawiam Iwasię serdecznie. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło, serdecznie pozdrawiamy. Mieliśmy okazję spotkać się na Wawelu, kiedy rysowałem katedrę. Tak, integracja, to już... Kiedy rysowałem kaplicę, przepraszam, pod katedrą. Zatem teraz ten ciemny dół, ja mam tutaj taką magiczną, tajną mieszankę. Użyjemy czerni, słuchajcie, użyjemy czerni, ale... Straszne. Nie! Ja jestem przerażona. To jest piękny kolor. Czerń z magentą daje najśliczniejszy fiolet świata. Taki jagodowy. Zobaczcie, jakie to jest ładne. I tego fioletu użyję jako bazy. Świetnie. Jagodowy parapet. No myślę, że troszeczkę muszę tam jeszcze cyjanu. Tak, zaraz. No to się nam zrobiły kontrasty. No niewykluczone, że zaraz je troszeczkę zgasimy gdzieś. Ale może nie, to się okaże. To wszystko jest żywa materia, bo malujemy obraz tak naprawdę wymyślony przez nas. Tak, dostrajamy kolorystykę na bieżąco, więc dostrajamy tą kolorystykę. Trochę jak instrumentu. Tak. Znaczy zaprojektowany przez nas w ten sposób, bo część inspiracji już mamy. No i dużo się wyjaśniło. Zobaczcie, jak się domknął ten obraz, kiedy pojawiła się ciemna część na dole. Ja ją troszeczkę wypoziomuję, bo tu jest niżej, tam jest wyżej. O, teraz będzie równo. Mm-hmm. A co myślę, że czas na owocki. Czas zdecydowanie, zawsze czas na to, czego jeszcze nie ma, czyli na owoce. To teraz, cóż to są za kuleczki? Czy to są... Te kuleczki, proszę Ciebie, to jest pomarańcza, mandarynka i może być na przykład cytryna. O, piękne zestawienie kolorystyczne. Czyli dalej pozostajemy w takiej południowej gamie kolorystycznej, pełnej pomarańczy, żółcieni. Zawsze. Moje serce mieszka na południu i zawsze się do południa wyrywa. No właśnie, żeby dostać na białym papierze lub na białym płótnie bardzo, bardzo żywy, świecący wręcz kolor, na przykład takiej właśnie południowej pomarańczy, to malujemy ją bez bieli w farbie, malujemy ją tylko pomarańczem i z wykorzystaniem... To jest troszkę wyżej, żeby było widać. A tak, z wykorzystaniem takiego... O, ten pędzel możesz wziąć. Z wykorzystaniem prześwitu płótna lub papieru spod spodu, czyli mieszamy sobie pomarańcz, najlepiej czystym pędzlem. Ja jeszcze ten pędzel dokładniej wypłukam, bo tam jakieś zostały resztki bieli. I dostaniemy zaraz niesamowicie świecący, żywy kolor. Przypomina mi się, jak malowaliśmy pomarańcze kilka miesięcy temu akwarelami. Jeszcze troszkę. No myślę, że coś takiego. I teraz proponuję wykorzystać ruch pędzlem. Hop. No tam zaraz domalujemy coś. Ale zobaczcie, jak to świeci, jak to jarzy. Taki pomarańcz jest nie do uzyskania właściwie w inny sposób, gdybyśmy zamalowali to grubo, no to zgaśnie. To nie będzie nigdy aż tak świecić. Co tu się dzieje? Koty miauczą. Grafit chce malować z nami. Teraz te pomarańcze jeszcze ufasonujemy trochę lepiej. Dziękujemy Pani Iwono, cieszymy się bardzo, że miło patrzeć, jak malujemy. To najlepsze, co możemy usłyszeć jako malarze. Podobnie zrobimy z cytryną. Też na początek naniesiemy ją samym
takim transparentnym żółtym. Niech ona świeci. Będziemy ją za chwilkę najwyżej troszeczkę w cieniu przygaszać, ale może tak, dodamy trochę bieli jednak, żeby ten ołówek zamalować, węgiel właściwie, którym szkicowałem. Ona troszkę zgaśnie wtedy, ale zrobimy to głównie z jednej strony. Tak, warto zwracać uwagę też na oznaczenia na farbach, jeśli pracujemy nie tylko trzema podstawowymi kolorami, bo czasami żółci czy czerwień, czerwieni nierówna. Różnią się właśnie sposobem, stopniem krycia. Stopniem krycia, tak. Dlatego, że mają różne zastosowania. Te do laserunku będą oznaczone jako bardziej transparentne i wtedy trudno by było nimi zamalować coś kryjąco. Więc czasami warto po prostu zobaczyć, co jest na naszej tubce farby. To nam pomoże w wyborze. Zdecydowanie. Ja grubo namalowałem tę cytrynę, nawet myślę, że to widać. Zostawiłem taką po prostu odstającą warstwę farby tam, gdzie cytryna ma rzeczywiście wypukłość swoją największą. Troszeczkę dodałem te takie ogonki w cytrynie, bo ona nie jest nigdy idealnie okrągła. Ona jest jeszcze słabo widoczna, ponieważ nie ma swojego cienia i ten cień już dodam, ponieważ to jest cień na mimo wszystko jasnej serwecie. A w której strony? Może z tej strony się zabiorę do tego. O właśnie. On tak bardzo ładnie koresponduje to z tym. Tak, ponieważ zostawiłem w tym kolorze cienia dużo żółtego, ponieważ cytryna będzie zabarwiać cień swoim żółtym. Podobnie zrobimy z pomarańczami. Do tego samego koloru, którym robiłem cień od cytryny, dodaję teraz troszeczkę pomarańczu. Tak więc cień zawsze będzie miał trochę koloru przedmiotu, który ten cień rzuca. No i jeszcze tutaj. To może od razu pod animasem, co ty masz? Tak, zaraz. Zaraz się nim też zajmę. Tak wpuszczę ten cień trochę za cytrynę, o właśnie, żeby on wydobył tę cytrynę. Cień za ananasem będzie raczej ciepły. Ananasowi zaraz kolor dodamy już. Możemy zacząć od cienia pod nim. Myślę, że może przeważać trochę więcej brązu w tym cieniu od ananasa. A jeszcze go dalej puścimy, to będzie jednak solidny cień. W końcu solidny ananas. A otóż to. W zasadzie pamiętajmy o tym, że rama okna też jakiś swój cień rzuca i on powinien się pojawić. Ponieważ ona jest... Myślę, że ona mógłby być trochę chłodna, prawda? No może być, bo rama okna z kolei będzie... Może inaczej, ta krawędź będzie łapała... Nie zarzuca tego cienia. Tak, zresztą troszeczkę chłodnego odcienia wpuszczę też w cieniu ananasa, zwłaszcza dalej od niego. Już tłumaczę dlaczego, ponieważ tam mamy niebieskie niebo i to niebieskie niebo będzie ochładzać cień dalej od przedmiotu, czyli cień w oddali za ananasem może być chłodniejszy i nawet powinien być chłodniejszy. Dodamy jeszcze taki właśnie paseczek. Taki lekko turkusowy.
Słuchajcie, ten cień od ramy okna bardzo dobrze się tutaj sprawdza. Czyli to była biel, cyjan i troszeczkę żółtego i trochę żółtego i bardzo niewiele magenty. Trochę za niebieski. Nie, coś mi tutaj nie gra z tym cieniem. No, zostawić, wiesz? Może teraz właśnie przejdziemy do ananasa. Ja spróbuję mu po prostu troszkę rozostrzyć krawędź, bo ja myślę, że to, o właśnie, że ona była za ostra. I tak bardzo wyskakiwał nam na pierwszy plan. Ananas, zdecydowanie ananas, bo jego jeszcze nie ma. Czy chcesz się nim zająć? Tak. Na pewno? Może tak. Ja pytam, bo bardzo lubię malować ananas. Dobra, no to w takim razie nie, pozwolę ci go zrobić. Ja tylko chciałabym zaznaczyć delikatnie chociaż kolorystykę liści, dobra? Dobrze. Bo ona myślę, że powinna być taka dosyć specyficzna. One są takie zamszowo-szare te liście. Ananasowe. Czy jest czerwień kryjąca w farbach olejnych? Pani Oliwia się zastanawia. Tak, jest czerwień kryjąca. Karmin będzie czerwienią transparentną, natomiast już cynober na przykład będzie czerwienią kryjącą. Dosyć specyficzną, ale jednak. Czerwień. Jaka jeszcze będzie kryjąca? Kadmowa może być kryjąca. Tak, tutaj przy liściach dosyć ważne jest to, że one będą ogólnie takie srebrzyste, ale gdzieś nawet taką lekko zbrudzoną żółcią chromową można dodać światła. To jest ta jaśniejsza część. Teraz jeszcze przydadzą się nam ciemniejsze fragmenty. Tak, tak, maluj ananasa, bo ja już jednego malowałem kiedyś na zajęciach, to ten jest twój. Teraz mieszam głównie cyjan i magentę. Tam troszkę jeszcze miałam żółci wcześniej na pędzlu, aby uzyskać taką ciemną, lekko fioletową szarość. I to właściwie takie ostrzejsze pociągnięcia pędzla. Zastanawiam się, czy jeszcze tu nie dodać. To proszę, bo ja tam ciężko mi sięgnąć z tej strony. Ja zamaluję też trochę tych białych dziur od razu, żeby one nam później nie robiły problemów. Te zagięte. Tak, ale niech to będzie takie dosyć spontaniczne, tak. Żywiołowe. Bardzo mnie kusi, bo wiem, że to na ananasie może się sprawdzić, żeby go tak trochę transparentnie, czyli z większą ilością wody albo medium, jeżeli macie. A, bo rysunek był widoczny, tak? Żeby był widoczny rysunek, ale żeby była widoczna, wiesz, struktura pociągnięć pędzla. Bo ananas ma bardzo... Ja nawet myślę, że możemy go malować takimi... Już to pokażę, tylko sobie zmieszam kolor. Słuchajcie, generalnie cienką warstwą farby... Jeszcze troszkę bardziej pomarańczowo. Taka coś pomiędzy pomarańczem lekko złamanym z zielenią, ale można zmieszać sobie kilka kolorów na pędzlu. Ja wycieram nadmiar farby z pędzla. Biorę więcej wody. O właśnie, o to mi chodziło, taki efekt. Akwarelowo, prawie że akwarelowo, albo tak w każdym razie temperowo, czyli z większą ilością wody, takimi pacnięciami pędzla, tak jakby każda łuska była takim osobnym pacnięciem. Takim tak naprawdę uderzeniami pędzla w ananasa.
Po czym proponuję trzonkiem pędzla żółcienią neapolitańską dodać kilka takich światełek na... Tak, to żółcień też doskonale nam będzie korespondować z tym, co za oknem. A możemy nawet wydrapywać w ananasie. Słuchajcie, ananas to jest bardzo wdzięczny owoc do malowania. Ja teraz wydrapuję w tej świeżej farbie kształty tych pazurków, kolców, nie wiem jak to zwać, zawsze mam problem, ale ananas ma takie... modułową strukturę. Ale ma takie odstające łuski i bez przesady, żeby też nie przedobrzyć z tym efektem, ale... Tak, pamiętajmy też, gdzie jest światło, tak? Gdzie nie chcemy za bardzo tak. Go rozświetlić. Oświetlamy go ogólnie od jego lewej strony, bo światło... To tak, ale też żeby się za ciepło nie zrobiło, bo to światło jednak jest troszkę zimne. Ja myślę, że można za chwilkę wrócić do pejzażu za oknem, chyba że ty masz jakieś inne plany. Tak, chcę go zostawić. O! A to mnie zaskoczyłaś. No dobrze. No dobrze. Tak, myślę, że kolorystycznie on tutaj całkiem dobrze wygląda. No na pewno oddaje moc światła za oknem. Ja pozwolę sobie tylko tutaj jeszcze na jakiś detal na koniuszku liści. Ja mam taką propozycję. Zostawimy ten obraz już w takim stanie, jak jest w tej chwili, żeby zachować jego świeżość. Ale jeżeli macie ochotę jeszcze poeksperymentować, sprawdzić u was jakieś inne rozwiązania, to zróbcie to. Zdecydowanie Oczywiście, do tego zachęcamy. Nie jest jedna możliwa wersja. Otóż to. Jeżeli chcecie na przykład bardziej dopracować ananas, dodać jakieś jeszcze detale, światełka, bo tutaj można się jeszcze naprawdę sporo z tym obrazem pobawić, mieć masę... Ja myślę, żebym przygasiła jeszcze troszeczkę te... Od strony cienia pomarańczy, tak? Tak, tak. Ja je przygaszę po prostu mieszając kryjący pomarańczowy, czyli z dodatkiem bieli albo lekkiej szarości nawet. Albo nawet żółcieni neapolitańskiej, której nam tutaj sporo zostało. Tak więc żółcień neapolitańską wykorzystam jako bazę, dodam do niej troszkę żółtego i to już powinno... Ups, nie, jeszcze troszkę ją muszę jednak przyciemnić. Na cytrynie by to było dobre, ale może nie na pomarańczach. Czy ty myślisz? Tak, troszeczkę zgasić ten kolor, bo on jednak tam przy cieniu nie będzie już taki nasycony. Tak, właściwie jasność może pozostać podobna, bo będziemy mieli światło odbite, ale po prostu troszeczkę go zgasimy. Wtedy też one tak jakby... lepiej siądą w całej przestrzeni. Tak, bo one teraz bardzo się wyrywały z reszty. I już. Już? Czy jeszcze chcesz przyciemnić? Może tą biel? Tą białą dziurkę tutaj. No, ładnie świeci. Troszeczkę jej zostawię, ale na przykład bardzo lubię to białe światełko tak, tutaj. Tak, to jest bardzo fajne. Sam się czy tego jeszcze tutaj gdzieś jednak przyciemnić? Dać tutaj troszeczkę, tak żeby tak ten ananas troszkę bardziej był na pierwszym planie, czy nie? Żeby wyjść ananasem bardziej na pierwszy plan? Żeby się czuło, że jakby ananas zasłania. Jest przed, tak. Tak, tak, dodam mu po prostu troszkę. O, właśnie. O, tyle. Tak, to było to. Dobra. Ten paseczek za oknem, na krawędzi okna jeszcze może... A też bym go zostawiła. Ewentualnie bardzo jasną szarością. Tak, myślę. Bieli się trochę przyda. Taka zimna, jasna szarość. Bo on właściwie odbija pewnie to światło nieba. Ja taką szarość lubię robić z ultramaryny, ale jeśli nie mam ultramaryny, to ją robię z cyjanu, z odrobinką magenty. Super. No to gotowe.
Okienko jakieś? Mhm. Tak, jakiś blik. Okienka lekko szarością potraktuję, żeby one trochę odbijały inaczej światło. Chcesz tak zostawić? Już? Dobrze. Tak. Dobrze. O, kominów brakuje. To dobrze, nie będzie smogu. Nie, to są takie kominy. Pani Iwona zwróciła uwagę na kominy. Ja je, takie kominy południowe, w których tylko pizzę się... Słuchajcie, one... Dobrze, to takie mogą być. Zdecydowanie, to nie są takie smogowe kominy, nie, jak w Polsce. Żartuję. To są kominy do pieczenia pizzy. Wentylacja w mieszkaniach też jest bardzo ważna. Też. One mają nawet takie ceramiczne, o, fajne wstawki. Tak, czasami lepiej już coś cofnąć się niż proszę bardzo. Daleko. Zostawiamy. Gotowe, gotowe. Teraz można siąść przed takim obrazem i wyobrazić sobie, że mamy taki widok jest na południu. Za oknem. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za wspólne malowanie. Podsumujmy dzisiaj to, co robiliśmy, bo myślę, że takie podsumowania są bardzo cenne i będziemy je dawać na końcu. A było tego sporo. Było tego sporo. Po pierwsze, warto szkicować przed malowaniem obrazu. Polecamy szczególnie takie szkice walorowe. Taki szkic walorowy pomaga nam zaprojektować obraz. Nawet jeżeli malujemy ze zdjęcia dosłownie albo z natury, co polecamy najbardziej, to taki szkic walorowy, on układa wszystko w obrazie. Tak, on układa wszystko w obrazie i w naszej głowie. I w takim szkicu zdecydowanie upraszczajmy. I takie uproszczenie, połączenie plam, zniwelowanie pewnych jakichś delikatnych niuansów, przede wszystkim wyeliminowanie nadmiaru detali, to bardzo pomaga później w malowaniu obrazu. Po drugie, daje nam tą swobodę, że to my decydujemy, co ostatecznie na naszej pracy się znajdzie. Czy to będzie troszkę bardziej w lewo, czy troszkę bardziej w prawo. Możemy tutaj zadecydować, co sprawdzi się w naszej kompozycji. Tak jest. Polecam takie szkice robić nieduże, bo nieduży format od razu pomaga nam uprościć nadmiar detali. I taki mniejszy format możemy później przenieść na większy format przy użyciu grubszego pędzla i te detale pozostawić. Dodać ewentualnie później, albo i nie dodawać. Nawet polecam właśnie raczej ich redukcję. Po trzecie, życzymy dobrej zabawy i traktujcie to jak przygodę, traktujcie to jak okazję, żeby dowiedzieć się czegoś. Poeksperymentować, sprawdzić rozwiązania, poćwiczyć. O to chodzi. Życzymy Wam dobrego dnia i smacznej kawy południowej albo herbaty. Do zobaczenia. Do zobaczenia.